Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was już na trzecią demonstrację z cyklu jak zarządzać naszymi fotografiami, naszymi zdjęciami. Dziś nasz ekspert Alicja będzie demonstrować jak z VoiceOver lepiej czy bardziej precyzyjnie zarządzać poszczególnymi fotografiami. Ja tutaj nie będę się wypowiadał, bo to zupełnie się na tym nie znam. Przypomnę też, że jest to nagranie dedykowane osobom słabowidzącym, które korzystają ze wsparcia czytnika ekranu VoiceOver. Osoby całkowicie niewidome niestety niewiele z tego nagrania się dowiedzą. Ja więc tymczasem przełączę się na fotografię, zdjęcia, na aplikację zdjęcia i oddam głos naszemu ekspertowi Alicji. Witajcie. W tym odcinku chciałabym pokazać pewne opcje, tutaj korekty zdjęć, które będą się jednak odnosiły już do poszczególnych ustawień, parametrów tych zdjęć, dotyczących takich kwestii jak jasność, ostrość i tak dalej, i tak dalej. Nie będę omawiała wszystkich, będę omawiała tylko te, z których korzystam i w których jestem w stanie dostrzec jakiekolwiek efekty. Dlatego, że część po pierwsze nie wiem do czego służy, bo nie używam ich, albo części nie używam, bo po prostu nie jestem w stanie ocenić zmian, więc trudno, żebym tutaj w jakikolwiek sposób miała Wam rekomendować korzystanie z tych opcji korekt. No dobrze, to w takim razie tak samo jak poprzednio, zaczynamy od wybrania edycji. Edycja, przycisk, edycja, zdjęć, anuluj, przycisk. I w dolnym panelu, w dolnej części ekranu pojawia się nam panel taki właśnie z możliwością wyboru konkretnych parametrów. Zaznaczone. Skoryguj. Przycisk. Korekcja. Autokorekcja. Wyłącz. Regulacja. Korekcja. Autokorekcja. Suwak intensywności. Korekcja. Autokorekcja. Zaznaczone. Korekcja. Autokorekcja. Wyłącz. Regulacja. Włącz. Korekcja. Autokorekcja. 22%. Regulacja. Korekcja, autokorekcja, korekcja, suwak intensywności, live photo, przycisk, korekcja, autokorekcja, autokorekcja, światło, ekspozycja, 3%. I teraz tak, tutaj podobnie jak w przypadku filtrów, też pod każdą opcją, pod każdym parametrem, pod każdym parametrem korekcji mamy możliwość na suwaku ustawiania jego intensywności. Tutaj mamy ekspozycję na światło i możemy przejść sobie do suwaka. Suwak intensywności, filtra ekspozycja, 3%, regulacja. I w tym momencie, kiedy przesuwając palcem góra-dół, przechodzę sobie na tym suwaku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 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 mogę sobie regulować jakby tą ekspozycję właśnie na światło, czyli to ile tego jakby takiego rozświetlenia w tym zdjęciu jest, w tej chwili odejmuję. 30, 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 30
Wracam. 22, 19, 18, 17, 6, 5, 3, 2, 1, 10, 8%. Staje się coraz jaśniejsze. 7, 5, 4, 3, 2, 1%, 0%. I tutaj jesteśmy na 0. 1%. I w drugą stronę też nam idzie skala, 2%. Tak jakby w tym momencie dodająca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23%, 24%, 25%. I w tym momencie dodając, cały czas to zdjęcie jest takie jakby coraz bardziej rozświetlane. Tutaj kiedyś na którejś z grup dyskusyjnych ktoś pytał właśnie o możliwość rozświetlenia zdjęcia, które jest bardzo ciemne. Ja tam akurat zaproponowałam skorzystanie z filtra takiego ogólnego, natomiast generalnie można też spróbować tutaj tym tą właśnie ekspozycją na światło takie zdjęcie podkręcić. To oczywiście też zależy od konkretnego zdjęcia, jakie mamy do, że tak powiem, korekty.
No bo w przypadku każdego innego, co innego będzie się sprawdzać. Ja pokazuję tutaj tak jakby poglądowo te opcje do wyboru, ale tak naprawdę wydaje mi się, że najwięcej każdy z nas wyniesie z tego, bawiąc się trochę sam na różnych zdjęciach. Warto sobie wziąć zdjęcia, powiedzmy, nie wiem, jakieś pejzaże, jakieś wnętrza, jakieś pojedyncze, centralnie fotografowane obiekty, jakichś ludzi i po prostu poćwiczyć na tym, żebyśmy w miarę wprawnie i sprawnie potrafili się tymi korektami posługiwać. Pierwotnego 0% ustawienia. Korekcja, światło, ekspozycja, 0%. Przechodzimy do kolejnej. Autokorekcja, wyłącz. Światło, ekspozycja, blask, 32%. Blask, no to tutaj wszystkie jakieś takie światła odbite, połyski, wszystkie elementy błyszczące, lśniące i tak dalej będą mogły właśnie mieć tego blasku więcej dodane lub odjęte. Ja tutaj mam akurat taką podłogę na tym zdjęciu, która jest błyszcząca i odbija wszystkie światła z boku i z góry. Ekspozycja 0%. Blask 32%. Suwak intensywności filtra blask 32%. Regulacja. I w tym momencie 31%. Mogę sobie tak samo też na tej skali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, idąc 8, w dół. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3%. Troszkę tego blasku odejmować. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, ocierając z góry na dół, a 4, idąc 3, 2, w drugą 1, 10, stronę. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 20, 22, 20, 20, 25, 26, 27, 20, 20, 30%. A idąc w drugą stronę, wszystkie te elementy, które są jakieś połyskliwe, lśniące, błyszczące, troszeczkę bardziej uwidocznić. To jest jedna z tych opcji korekty, która jakichś takich bardzo spektakularnych zmian nie daje, chyba że całe zdjęcie mielibyśmy, nie wiem, jakieś takie, w cudzysłowie mówiąc, jak z folii aluminiowej, może wtedy ten efekt byłby taki lepiej widoczny. 11%, 5%, 4%, 2%, 1%, suwak 0%, korekcja, korekcja, blask 0%, ekspozycja 0%, blask, światła 12%. No tutaj światła, czyli jeśli mamy jakieś tam światła, czy naturalne, jak jakieś zachodzące słońce, czy światła, które wewnątrz budynku są sfotografowane, to możemy je wyeksponować właśnie w ten sposób, że cienie 10%. Sobie tutaj światła, podkręcamy 12%. Wszystkie te elementy, które świecą, że tak powiem, na zdjęciu, które są sfotografowane. Blask 0%, światło, cienie 10%. Kolejne to cienie, no to też oczywiste, tak? Wszystkie cienie rzucane przez przedmioty, ale też takie miejsca, które są takimi nie tyle zasłoniętymi, odbitymi cieniami, ale też takimi miejscami na naszym zdjęciu, które są mniej jakby doświetlone i chcemy to pogłębić, na przykład na jakimś zdjęciu różnicę między światłem a cieniem, grę światła i cienia chcemy podkręcić, to tutaj też można sobie tym wskaźnikiem, oczywiście przechodząc na suwak, suwak intensywności filtra cienia, 10%, te cienie 9%, 8%, 7%, zniwelować 5, 4%, albo 2%, 1%, 0%, uwydatnić, 2, 3, 4%, 5%. I tak samo 6, tutaj 6, też 8, schodząc 9, w dół, 3, 4, 5, 6, te cienie 8, są 9, 2, 2, coraz 2, 2, 2, 2, mniej 20, widoczne, 20, 20, no a idąc w górę 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 2, 2, uwydatniamy 2, 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 korekcja, cienie 32%, światła 12%, cienie, kontrast 8%. Kontrast tutaj nie tylko może być przydatny do zdjęć, które chcemy w jakiś sposób przechowywać w albumie albo udostępniać, żeby podkreślić ich jakość. Dla mnie na przykład jako osoby mającej problem z ostrością widzenia, kontrast jest przydatny też w sytuacji, kiedy na przykład mam zdjęcie jakiegoś tekstu, który chcę przeczytać i jest on niewyraźny, albo jakieś na przykład, nie wiem, fotografuję tabliczki, na których są godziny otwarcia czy coś takiego i nie widzę,
dokładnie, to też można właśnie jakby przez edycję tego zdjęcia ten kontrast sobie poprawić i w tym momencie będzie dla nas bardziej widoczny. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Natomiast jeśli robimy zdjęcie, które jest takie bardzo wyraźne, a chcielibyśmy, żeby było takie troszeczkę bardziej rozmyte, na przykład podkreślić wrażenie jakiejś mgiełki, jakiejś takiej mniej wyraziste kształty, rozmyte, gdzieś takie uczucie, wrażenie stworzyć dalszej perspektywy, pogłębić, to też możemy sobie troszeczkę ten kontrast zmniejszyć. Wtedy one są takie bardziej plastyczne, takie delikatne, nie są te linie, te kształty takie bardzo, bardzo wyraźne. Suwak intensywności filtra, korekcja, kontrast, live photo, korekcja, kontrast, 8%, jasność, 13%, cienie, 30%, światło, 12%, blask, 0%, ekspozycja, 0%, blask, cienie, punkt czerni, jasność, 13%. No oczywiście jasność to jest, że tak powiem, nomen omen jasne. Jeżeli zdjęcie wydaje się nam zbyt jasne jako całość, to możemy troszeczkę tej jasności odjąć, bo na przykład czasami zdarza się tak, że ktoś zrobi nam zdjęcie pod słońce i ono jest takie prześwietlone, bardzo jasne, więc można troszeczkę tej jasności ująć. No może się też tak zdarzyć, oczywiście, że jest zrobione gdzieś w takim miejscu niedoświetlenia, tak? Więc tutaj możemy, przydając tej jasności, to oczywiście nie będzie tak, że z jakiegoś zupełnie mrocznego zdjęcia ono się stanie jasne i wyraźne. Natomiast generalnie, jeżeli to jest takie, powiedzmy, trochę niedoświetlone albo trochę prześwietlone, bo też z takiego, które jest prześwietlone, także jest kompletnie rozmazane, też nie zrobimy przy pomocy tej korekty normalnego zdjęcia, tak? No więc tutaj jakby takim wsparciem właśnie czasami też przez to, że na przykład te zdjęcia, które są takie bardzo jasne, trochę tej jasności odejmiemy, mamy możliwość sprawienia, że będą troszeczkę bardziej wyraźne te elementy, które będą na nich bardziej wyraźne. No i oczywiście też na takich zdjęciach, które są zbyt ciemne, tak? W ten sposób sobie z tym radzimy. Kontrast 8%. No kontrast to wiadomo, tutaj pogłębia nasycenie barw albo zmniejsza to nasycenie barw i jeśli wydaje się nam, że są zbyt intensywne kolory, no to sobie ten kontrast jakby zmniejszamy i te kolory, odcienie, które na zdjęciu się różnią, będą się różniły troszeczkę mniej. Natomiast jeśli chcemy ten kontrast zintensyfikować, to dodajemy na wskaźniku intensywności i w tym momencie te kolory będą bardziej jakby nasycone, te różnice między nimi będą bardziej widoczne. Oczywiście różnice między tymi, które są kontrastowe ze sobą, no bo w przypadku tych, które są pokrewne, ciut się ta różnica pewnie jakoś tam zwiększy, natomiast nie jest to tak bardzo widoczne. Cienie 32%, jasność 13%, punkt czerni 5%. Punkt czerni, no to oczywiście tutaj mamy możliwość pogłębienia czerni, zwłaszcza albo zmniejszenia tej czerni, żeby była taka albo bardziej taka głęboka, aksamitna, albo bardziej taka czarna, bez tej głębi. Tutaj można to akurat wykorzystywać jako dodatek do tego filtru NOIR, który tam pozwala nam robić te nocne zdjęcia z takich dziennych, tak? Tak jakby zamieniać perspektywę na nocną. Możemy sobie troszeczkę te czernie regulować, żeby też one były takie bardziej naturalne, tak? Bo rzadko na zdjęciach czerni taka naturalna wychodzi taka autentycznie, całkiem czarna. No a tutaj przy tym filtrze różnie to bywa, więc jakby tutaj z połączenia tego filtra i regulacji punktu czerni możemy sprawić, że właśnie ta czerń będzie taka jak chcemy. W przypadku, kiedy chcemy, żeby był ten czarny kolor pogłębiony, no to na przykład w przypadku napisów jakichś na białym tle
czarnych. Możemy sobie też spróbować tutaj troszeczkę jakby dla osób, które mają problemy z ostrością widzenia, spróbować ten kontrast pogłębić właśnie przyczerniając tą czerń, którą mamy. Jasność 13 punkt, kolor, nasycenie 0%. No tutaj nasycenie kolorów to jest oczywiste. Możemy sobie tego nasycenia dodawać, odejmować. Troszeczkę to też może być pomocne w przypadku zdjęć niedoświetlonych albo prześwietlonych, gdzie czasami te kolory właśnie przez nadmiar lub niedobór światła stają się takie troszeczkę bardziej matowe, mało wyraziste, więc tutaj to nasycenie. Ja najczęściej korzystam z niego w przypadku albo zdjęć robionych gdzieś tam na dworze, to sobie mogę troszeczkę te kolory podkręcić, jeśli są zbyt takie zbyt mało wyraziste, albo w przypadku kolorów w pomieszczeniach, które czasami wychodzą zbyt intensywne albo po prostu dziwne ze względu na to, jakim zdjęciem dana przestrzeń, dane pomieszczenie, jakim światłem, przepraszam, dana przestrzeń jest doświetlona, to też jakby odbierając troszeczkę tej intensywności mogę próbować ten kolor zmienić, jeśli wyjdzie jakiś taki, który nie będzie mi się podobał, na łagodniejszy. Światło, punkt czerni, kolor, nasycenie, dynamika 0%. Tutaj o dynamice nic wam nie powiem, dlatego że albo to jest wykorzystywane w przypadku filmów, albo w przypadku zdjęć ja po prostu nie jestem w stanie dostrzec jakichkolwiek zmian, których przesuwanie tego wskaźnika, które przesuwanie tego wskaźnika miałoby przynosić, tak? Nasycenie, dynamika, ciepło 0%. No ciepłe, ciepło to tutaj już podobnie jak w przypadku filtra, też dodajemy tego takiego bardziej ciepłego koloru lub odejmujemy w przypadku tych zdjęć, które wydają się nam zbyt ciepło zabarwione. Mówiłam już też właśnie, że na ogół odejmuję w przypadku zdjęć robionych gdzieś w pomieszczeniach, które są doświetlane światłem sztucznym. Dynamika, zero, ciepło, tinta, 0%. Tutaj tinta, wiem, że to w jakiś sposób odnosi się do kolorów, natomiast nie jestem w stanie stwierdzić tego, że tak powiem, naocznie, w jaki i jaki to daje efekt, także tutaj niczego wam nie zarekomenduję, bo sama tego nie używam i po prostu nie chcę opowiadać o czymś, czego nie jestem sama w stanie w praktyce sprawdzić. Szczegóły, ostrość, 0%. No ostrość to wiadomo, tutaj wszystkie jakieś takie linie zewnętrzne się wyostrzają, wszystkie elementy stają się bardziej wyraziste, bo to jest troszkę inaczej niż z kontrastem. Tutaj jakby wszystkie elementy są takie lepiej dostrzegalne, ale nie przez kontrast, tylko właśnie przez tą jakby taką, nazwijmy to, przejrzystość widzenia, że to zdjęcie nie jest, znaczy nie jest, może być mniej zamazane, tak, jeśli mamy takie zdjęcie rozmazane i tak dalej, to możemy tutaj spróbować przez tą ostrość troszeczkę je poprawić. Szczegółowość 0%. Szczegółowość tutaj też nie wypowiem się na ten temat, dlatego że nie widzę żadnych efektów przesuwania tego wskaźnika, więc może ktoś, kto również korzysta z tych opcji korekty zdjęć, będzie mógł, nie wiem, w komentarzach czy gdzieś dopisać, jeśli korzysta z tych opcji, z których nie korzystam ja, jak jemu się to sprawdza. No byłoby super, gdyby to była osoba jakaś niedowidząca, gdyby była w stanie określić, na ile to jest jakby dostrzegalne, wykonalne i tak dalej. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każda osoba niedowidząca widzi nieco inaczej i czego innego nie widzi. Natomiast no generalnie też trudno mi opowiadać o tym obiektywnie, jeżeli ja subiektywnie widzę tak, jak widzę, więc jeśli ktoś z was korzysta z innych tych opcji, udaje mu się to i może jakby dopowiedzieć do tego mojego komentarza, co tutaj ma wpływ na poprawę takiego czy innego elementu zdjęcia, to oczywiście będziemy za to bardzo wdzięczni. Redukcja szumu 0%. Redukcja szumu
Nie wiem, podpowiadałaby mi intuicja, że wpływa na to też, żeby zdjęcie było jakieś bardziej wyraźne, bez jakichś takich zakłóceń, rozmazań i tak dalej, ziaren jakichś. Natomiast tego, jak to w praktyce działa, też nie jestem w stanie stwierdzić. Winieta 0%. Szczegóły? Winieta 0%. I winieta kompletnie nie wiem, czego to dotyczy i też chętnie sama bym się dowiedziała. Więc tutaj tyle w kontekście tego, jak poszczególne opcje i do czego wykorzystuję poszczególne opcje korekty. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób byłoby to dla Was pomocne. Tak jak już mówiłam, zapraszam do komentowania, dzielenia się swoimi opiniami. I oczywiście pamiętajmy o tym, że cokolwiek tutaj w tych kwestiach korekty zrobimy, musimy na koniec potwierdzić w prawym górnym rogu, bo inaczej tej korekty nam nie zapisze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy Alicji za tak wspaniałą demonstrację. Zgodnie z tym, co mówiła, zapraszamy do komentowania, do zadawania pytań, czy to pod filmem na YouTubie, czy też w sekcji komentarzy na mojej szufladzie. Dziś już serdecznie dziękujemy Wam za uwagę. Kłaniamy się nisko i zapraszamy do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.